Witam w kolejnym odcinku Lords of the Fallen. Wow, ostatnio tutaj się dużo działo. Teraz tak, mam przed sobą, no nie lada zagwozdkę, bo... Co to za w ogóle odgłosy? Dobra, no bo myślałem, że może to wiecie, to jest one way trip, ale widzę, że nie jest. Martwi mnie schodzenie w dół, bo ja mam jeszcze jeden region, którego nie zbadałem. Bełty, czyżby jakaś kusza była w zanadrzu? Tam jest winda. A, witam pana. Pieski. O, pieski to nowość, nie? Do końca. Oh my god. Czemu oni są tacy silni? A nie, nie są nowe coś. Au. Klucz do celi więziennej, o! Ha! Damn sentinels! Proszę, narzekałem, czy tam wspominałem tyle razy, że przydałby się mi ziomek od ulepszania broni, no i oto on chyba, nie? Albo to jest jakaś... sentinels! Chyba jakaś pani. Natomiast zanim z nią porozmawiam, chociaż w sumie nie powinienem. O! Używam klucza do żerdzi pielgrzyma. Super! I cieszę się, że tam są ci wszyscy ziomkowie. Ale tutaj wydaje mi się, że jest droga do... O! Tutaj jest chyba... do wychłostania, nie? Ale droga do... do grabarza może? Tą windą? Spróbujemy, nie? O-o.
Zobaczymy, co tutaj się stanie. Gdybym miał się założyć, to wydaje mi się, że wrócimy do ślepej Agaty, nie? Nice. Mind yourself, Lambearer. Whether you took up that light willingly or not, you're on a treacherous path. And forever. Dobra, zejdziemy na dół. Gadamy z panią, czy ja chcę inwestować w te broni, które mam teraz? Kurde, nie wiem w sumie, ale chyba trochę chcę, nie? Przede wszystkim, żeby sprawdzić. Tu mogę wyjść potem z umbrały, więc mógłbym to sprawdzić. Dobra, słuchaj, proszę pani. Damn sentinels and the damn bells. Man bastards. Gerlinde. Insult to Gerlinde's skills. Waste of her time. Oh, you're not another of these fools. Good. That key. Hand it over. No, pewnie dam pani. No one gets the better of Gerlinde for long. Finally, make a slave of Gerlinde. Ha! You made a slave of me. You don't count. Iskruś, czy to jest jej młotek, czy to jest jej kowadło, czy... Kim był Iskruś konkretnie? Bo tak demonicznie brzmi. What the hell? What the hell is this? Co to jest? Zakładam, że to jest Iskruś. Oh my god, kto to jest Iskruś? Czemu ja nie mogę tam wejść? No wzięła klucz i co, będzie tam siedzieć? Ja tam chcę wejść. Halo, proszę pani. Doing an old growok a kindness. Aren't you a credit to your species? Tak. Doing an old... No i co, pani, tak tam będzie siedzieć? Pewnie muszę gdzieś się przed... teleportować. Chyba, że... No nie, nie mogę tutaj przejść przez te kraty. A ja chcę dostać się do tego itemu, ja chcę zobaczyć Iskrusia z bliska. O. Czy od góry mogę wejść? Nie. Damn bells! Doing an. No ciekawe duo, ale nie chce mi za bardzo pomóc. To teraz tak. Co jest tutaj? Nie mam zbyt dużo leczenia. Powinienem się zrespawnić, ale what the hell? Kto to jest? Nie wygląda przyjemnie. Ma wielki miecz. Gdzie ja jestem w ogóle? Szczerze powiedziawszy, to nie jestem gotowy na tego ziomeczka. A ten ma w ogóle robala na sobie, no super. Nie. Boże. Drugi taki, no super. Damn sentinels! Insult to Gerlinde's skills!
O, więziłem go tam. Okej. Dobra, to było spoko. Co jest tutaj? Jest droga w dół. Coś mi się wydaje. Ciekawe. So, you're starting to see through their lies. Church, crusaders, sentinels, corrupt hypocrites, butchers and madmen, the lot of them. Adir, the one true god stands on the verge of finally returning and restoring order to this broken world. And what do? Defy him. Fuck him. Heretics! Name's Damrose. And I'm wondering if a deer might have a purpose for you. It takes strength to survive in this world, and Mornstead's no different. A deer's got no time for the weak, and neither should you. Cut them down, and take what they've got for yourself. Ciernisty miecz, nieco. Pięść wyglądu. Topór rozpruwacza. Ognisty gra. Co to jest? Gniew Adyra. Czar krzyku, który pozwala przywołać gniew Adyra w sobie, zwiększając wszystkie rodzaje obrażeń. Wiele tekstów Kościoła Oriańskiego Blasku potępia Adyra jako kłamliwego oszusta, który sączy jad w uszy, zarówno prawy, jak i bliźniercu. Ci pierwsi zwykle zostają ocaleni przez łaskę Oriusa i nauczanie Kościoła. Jakiś taki buff, coś w stylu jakiegoś trybu berserka, nie? Zwęglony palec. Przypalony palec, który zwiększa nagrodę za ukończenie karmazynowego rytuału. What? Co to jest karmazynowy rytuał? Nie ma mi tak tych pieniążków. To jest ewidentnie pani. To jest pani, która jest, należy do kultu wyznawców Adyra, czyli jakby Boga, który, przeciwko któremu występujemy. To mi wygląda jak, wiecie, jak Battle Arena z bossem, nie? Nie będę się tam pchał. Ja w tym momencie idę do bazy, do ślepej Agaty. No bo nie mam leczonka. Tutaj mam potencjalnie walkę z bossem. Tak, w ogóle ta pani, Damrose, teraz już wiem jak ma na imię, Damrose naznaczona. To była pani, która również stała i obserwowała jakby to miejsce, gdzie była siostra Delith, którą nazywam mylnie Delith. Um.
Teraz się zastanawiam, czy... Spróbuję przejść do podniebnego spoczynku. Bo mam wrażenie, że pani moja koleżanka nowa, Gerlinda, się tutaj przeniesie. Tylko muszę znaleźć jej potencjalną lokację, nie? O, już ją słyszę, walącą w ten. Tu? Jep. Dzień dobry. To jest Iskruś. Dzień dobry, panie Iskruś. Pan... Czym pan jest, panie Iskruś? Rodzajem enta? Ciernista jakaś taka korona. Trochę jak Mowgli wygląda, nie? Co tutaj? Tutaj jest jakiś też ktoś jeszcze. Może to jest pan Iskruś? Że ma ciernistą koronę. Tutaj tych ciernistości... I okej, karmazynowy rytuał to są ci ziomkowie Adadre, którego jakby stosują. Czyli ten na przykład miecz, który ja mam teraz, ciernistego rektora. I zobaczcie, one też mają taką ciernistą, taki drut jakby na sobie. Jeden i drugi ma takie coś. I to jest coś, co nakłada krwawienie, więc... You again. Tak. Gerlinda found herself a place to do a little business. She hasn't seen any other Growok since arriving in this shithole kingdom. But, Growok or human, sturdy armor and lethal weapons are a universal language. Czy pani jest tym Growokiem? Speaking of business, Gerlinde has something you might be able to help with. She's looking for some items. This vining bag of bones left in Mornstead a long time ago. Gerlinde is undeserving of what she seeks, traveler. And self-centered besides. You would do well not to aid her in. You know full well the agony Gerlinde can inflict on you as long as you wear those manacles, Sparky. My name is not... Silence! Annoying as he is, Sparky does possess certain very rare knowledge, which he refuses to share. But he carves this knowledge in crystal, and now Gerlinde wants those crystal tablets to help in her runesmithing. So, if you find any in your travels, bring them to Gerlinde, and she'll do right by you. As I would not to Gerlinde, I will not reveal the locations of the tablets to you, traveler, even upon pain of death. Iskruś, nie bądź taki. Na mnie zło wszelkie czyha tutaj. Ja potrzebuję tych run. Czy jeszcze nie wiem, czy ich potrzebuję, ale tak zakładam. Ulepsz wyposażenie. O tak. Miecz karmazynowego rektora i ciernisty miecz karmazynowego rektora. Teraz tak. Załóżmy, że... No i damy ulepsz. I co się teraz stało? 179. Ma 158, teraz mogę zrobić na 179. Za mało żywot... Shit. 750. A, to jest koszt, okej. No to zrobię tego. Nie tego. Uświęcone potępienie. Tak.
No dobra. Czy teraz potrzebuję 1500, żeby je oba na poziom... No już rośnie. Rośnie całkiem przyjemnie. Rośnie też oczywiście cena z 2 na 4. Mogę też ten łuk podnieść, ale czy chcę? Niespecjalnie, bo mało go używam. Raczej zaczepnie niż do ofensywy. Walka w zwarciu, walka na dystans. Ok, nie, z kolei nie pomaga ze zbroją. Więc są jeszcze jakieś mega szczątki. Wiemy, mamy małe, średnie, duże i giganie. Mamy na górze te cztery, mamy 23.00, nie? No dobra, tarczy jak żadnej nie używam. Też trzeba szczątków do niej. I co ona w ogóle zwiększa? Plus jeden. Stabilność. Ale nie... Nie ochrony, co ciekawe jest. Ciekawe. As I would not, I will not, even upon pain of... Co mogę kupić od pani? You again. Set. Tarcza czarnopiórego tropiciela. O, łuk. Oe. Mój lepszy jest. Kusza. Jest cięższa, ale zdaje o wiele większe zniszczenia. Podejrzewam, że jest wolniejsza, nie? Odłamane bełty, dębowe strzały. Sole, worek z amunicją. O, to spoko, że można kupić. Kamień zdrowia też spoko, że można kupić. Aktualnie nie posiadam żywotności. You again. Czy mam? Co sprzedania? No takie jakieś pierdoły, ale nie wystarczy mi chyba. Chociaż może wystarczy mi na podniesienie jednego levelka. 750 uzbieram, czy nie uzbieram? Rośnie dosyć szybko. O, i w tym momencie już mogę średnim, czyli mogę tylko te małe użyć tylko do poziomu 1 i 2, potem jest średni, podejrzewam, pewnie 1 i 2. Ciekawe, jaki jest maksymalny poziom, czyli na 3 i 4 już potrzebuję średni, zakładam, może na 4, 5, potem 6, 7 lub 6, 7, 8 ten giga, no i 9, 10 ten mega, nie? Podejrzewam, że 10 to jest max. Okej, czyli to też jest spoko, znaczy, że nie muszę chomikować tych rzeczy, tylko raczej wydawać, zwłaszcza... No właśnie, przydałoby się mi 750. Mam jedną czachę chyba, nie? Ale tylko jedną. Pomało. Przestań używać. No, myślę, że pofarmiłbym może trochę. Tabliczki jakieś, dobra. Tabliczki, będę się rozumiał z tabliczkami, jasne. Czy ja mam coś związanego z piekłem na swoim ekwipunku? Bardziej z tych magicznych rzeczy. To jest światło udręki, to jest magia blasku. To nie bardzo. To mam nowe, nie, akurat bełty to są. No nie. O, tego nie przeczytałem ostatnio, zdobyłem. Księga wymieniająca grzechy pielgrzymów przyjętych w szeregi czcigodnych strażników. Pielgrzymów, aha, czyli ci pielgrzymi, którzy tutaj przychodzą, mogą stać się strażnikami, ale tylko wybrani. Ich dawne przewinienia zostały spisane, lecz wybaczone. Od wielu lat prawie żaden z pielgrzymów, którzy przeszli konieczne próby i wstąpili w szeregi czcigodnych strażników, nie widział kapłanki osobiście. Niemniej cierpienie, jakie w jej imieniu przeżywają, zdają trwa bezustannie. Okej. Okay. Kapłanki Oriusa, tak? Byłem już tam. To jest Samuel Ali Izaak. Dziennik Tacytusa, to też jakby nie wiem. Krwawe kropidło.
świecie, no. Misa objawień, no właśnie. Kultury Nohutów w ogóle jest. Rzędz Herolda. Inkwizytor Donmeyer, tak, tak zwany papież. Dobra. Tutaj nic nowego raczej nie mam dla Państwa. Nic piekielnego też w sumie nie mam. Wszystkie. Powkładam to, bo nie będę tego za bardzo używał. Ładunki chłosta. Te leki sobie zostawię z Van Effect, to też może zostawię. Bo to co daje? Nie wiem, przełącz panele, nie. Skrzynia. Te sole. Zadawanie bronią obrażeń. Aha, a to czym się różni to? To świętego ognia atakami bronią. Efekt ukrwawienia atakami bronią. Od blasku. Aha, okej, okay, to jest coś innego. Dobra, to jest ogień, blask, krwawienie, okej, okay, dobra. No. Stawię na potrzeby szybkiego handlu. Zapytam inkwizytora Donmeyer. Ma coś o ćmach. Przekaż pismo czcigodnych strażników, a nawet nie. While even the handling of such items is objectionable, all facets of this heterodoxy must be exposed. While even the handling of such items is objectionable, all facets of this heterodoxy must be exposed. While even the handling of such items is objectionable, all facets of this heterodoxy must be exposed. Two fellow crusaders accompanied me to Mornstead. One, a paladin who sacrificed himself to facilitate your resurrection. The other, a harrower. Who revealed herself to be an apostate and thief when she stole the apparatus with which I am able to converse with the Council of Overseers. An apparatus I would see returned to me by your hands. Harroward Dervla can be found in the tenebrous bowels of the mine, a fitting place for one who has turned her back on Aureus Light. Whatever poisonous lies Derva may spit at you, heed them not. For they are nothing but the foul blasphemies of a fallen knave. Ta ćma sugeruje, że coś nowego miał po prostu do opowiedzenia. To jest spoko. Purpose, fajnie wiedzieć, że takie rzeczy są. To strive in darkness, in light we nie wiem, czy dobrze, że mu dałem te rzeczy. Czy ja jestem z nimi sprzymierzony tak bardziej z przypadku niż zamiaru, bo poznałem ich pierwsze i mają twierdzę i jestem tutaj w tej twierdzy bezpieczny i oferują usługi. Jakby jesteśmy w takim niepisanym sojuszu, ale na przykład Pieta bardzo mocno mnie biła i żywię do niej uraz. Tutaj przyjaciel, jak on się nazywa w ogóle, nie pamiętam już, ale ci od tego zakonu. No nie wiem w sumie. Sprawdzę, czy mają coś do powiedzenia, czy nie muszę klikać, rozmawiaj. Odrodzenie po czwarka to w ogóle nie wiem co jest, nieważne. Tak, muszę mieć te takie hostie dla niej, a z kolei dla Molu muszę mieć jakieś igły czy coś takiego, nie? Ale nie znalazłem jeszcze tego. Dervla jakaś, wydaje, mówi, że w trzewiach kopalni, to jest ta lokacja chyba, co przy niej stała Darmosa, nie? Czy Damarosa, czy jak tam jej było. I on chce od niej jakiś item. No to spoko, no to mógłbym to zrobić teraz. Ale...
ale pierwsze przetestuję moją broń. Ślepa gata, co? No. Tak, mógłbym do sadzonek, ale do tej sadzonki, ale tam muszę po dwóch drabinach. No nie wiem, czy szybciej po dwóch drabinach, czy jedną miną, szczerze powiedziawszy. Mind yourself, you're on a trip. Okej, ważne, że mam ziomeczki nie od broni. Które mam teraz na poziomie drugim. Muszę uważać, bo tutaj się odnowili tam jakby trupa tutaj. Tam jest skrzynia ze skarbami, której mi przepłoszył. Tak, to jest ten ziomek, nie? Że ja tutaj nie mogę tego zrobić w ten sposób, nie? Ja muszę być w Umbralu, tak. Muszę przejść do Umbralu. O! Oczywiście tam otwarł idealnie. Chodź. A dzwoneczków Gerlinda narobiła. No tak, mały fragment Derelium. Czemu mnie to nie dziwi, że w więzieniu taki był? No dobra, teraz muszę przejść do Umbralu. Tam jest ten piesek jeszcze, o matko. Jakieś zablokuje ataki czasami, nie? Dobra. Odblokuję tą skrzynię. Pierścień. No dobra. Tak, mogę tutaj wyjść stąd. No i spróbować z tymi powalczyć, nie? Jezu, oni mają wszyscy Robala. Zaraz, coś jest nie tak. Coś jest mocno nie tak. Bo oni jakby są strzeżeni przez Robala. Zaraz, oni nie mają bezpośrednio na sobie Robala. Robala ma tam ktoś, ale oni mają też jego ochronę, tego Robala, albo tylko siłę. Jest tutaj coś dziwnego z tym robalstwem. To jest niebezpieczna sytuacja, słuchajcie.
Czemu oni są tacy pacyfistycznie nastawieni? Tam jest robar. No już, już się skończył pacyfizm. O, ale mogę ich... A, proszę. Mogę ich odwieźć od tego robala. Oni są silniejsi nieco. No, chodźcie tutaj. Ale nie wszyscy naraz. No. Może być ciężko. O, frick. Strasznie są potężni. Najgorsi są ci strzelający, bo naprawdę dają silne zniszczenia. No chodź tutaj, no. Nie chcę przy nich walczyć. God damn it. Znaczy tam jest, ta gromadka jest dosyć niebezpieczna i to ja nie wiem, czy tam się jest sens pchać. Ten się zbagował. A się już odbagował. Strasznie są silni. Nie powinienem tam iść, słuchajcie, nie. Generalnie... Tak, out. To jest jakaś grupa higher levelowców. No to znaczy, że co? To znaczy... Że mam jeszcze jedną w sumie drogę. Tak, dwa razy mnie troszkę... A może to jest skrót w tę stronę, nie? Że tędy bym wyszedł... Bo widzę, że tam chyba taki podobny ziomek, ten z mieczem, z tą aureolką, to chyba jest też tutaj, w tym regionie, na wprost, gdzie widziałem. I może to jest skrót, który się tutaj zapętli. W sensie, bardzo mi szkodzi używanie tego klucza do żerdzi pielgrzyma, tak? Ten klucz, który za 18 tysięcy kupiłem i farmiłem, żeby go móc kupić. Dopuszcza mnie teraz do regionów, gdzie ja po prostu jestem zbyt słaby na te regiony. Więc nie ma się tam co pchać, ale oprócz... Oprócz drogi w tę stronę, ja mam jeszcze jedną drogę, którą mogę sprawdzić. I prawdziwie przetestować broń, bo nie ma co tej broni testować na... No właśnie, czy on jest, czy ta broń jest silniejsza? I tu jest więcej czymś. Tam ktoś krwawi w ogóle. Znaczy tu jeszcze przede wszystkim z góry jest jakaś droga, jakkolwiek bym się tam miał dostać, nie wiem, wciąż. Frick, zapomniałem, że to muszę zrobić ten platforming.
dobry pomysł. Oczywiście, że nie, to nigdy nie jest dobry pomysł. Ale mi poszło. Tak, bo ja chcę sprawić... Tak, tam jest ziomek kluczasty i to jest problem. Teraz, czy tutaj w ogóle jest coś dodatkowego jeszcze, co mogę pominąć? Nie. Tu mogę wejść na górę, nie? Ale czy ja chcę? Nie chcę. No, chcę i nie chcę. Wolałbym chyba z tym się zmierzyć. No chodź. Muszę... Jest ma miejsca niedużo. O, fryk. No jednak źle. No, wyłączone to było. Czyli muszę wejść na górę. Ja tu wciąż mam chyba te szczątki, nie? Chyba z nich skorzystam. Up, 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 up. Wciąż jest zablokowane, czy to jest z góry. Go away. Dobrze pamiętam, nie? Tak, powinienem mieć te szczątki. Nie mam? Jakim cudem? Czyli one działają do momentu, aż się przeniosę do innych szczątków? Nie, tak, racja, je przecież przeniosłem. O, racja, przeniosłem je tam na dół przecież, co ja też myślę i gadam. Dobra, to nieważne, to nie odnowię się tutaj. To znaczy, że... No dobra, to znaczy, że trochę łyso. Bo ja nie chcę iść w nieznane. Muszę jakieś ma... Może to jest karmazynowy rytuał, gdybym pomścił jakiegoś latarnika, to może bym... Nie wiem, co to jest karmazynowy rytuał, przeczytałem o tych itemach, które w ogóle oddałem Danma, ja też nie wiem, czy to dobrze zrobiłem. Sporo zagadek w tym odcinku, sporo pytań, mało odpowiedzi. Skrót odblokowany. Jej, brakuje mi dosłownie... Oh my god. Nie będę zaczynał nowej eksploracji, bo czas się nam tutaj powoli kończy. Tak, klucz nie jest dla mnie dobrą zabawką. To nie, ten farming był niepotrzebny w sumie. No trochę tak, trochę nie niby. Tak, też mi daje jakąś motywację i taki bezpieczne miejsce, gdzie wiem, że mogę się sprawdzić, tak? Wiedząc, że o tutaj już z tymi mogę walczyć, to może mogę inwestygować jakieś inne obszary, nie? Będę sobie mógł teraz podnieść poziom broni jeszcze. Tak, zrobimy tego na trójeczkę. Przy okazji zobaczę... Tak. Czyli na czwóreczkę mógłbym podnieść, ale ja myślę, że podniosę sobie tego na... Tak, na dwójeczkę. Idealnie. Mam teraz plus 2 i tutaj plus 3. Mają 222 i 123 ataki. Czyli ten powoli ma tyle, co... 147, ten standardowy miecz, nie? Ten tutaj uświęcone utopienie, które zdaje wspaniałą krew. To się w ogóle nie zmienia przy tych poziomach, tak? Nie zmienia się, tylko fizyczne się zmienia. Runy 1, runy 2. O! Ciekawe. Aha, że na poziom pierwszy, czyli...
runy 0, runy 2, runy 0, runy 2, runy 1. A czemu ten ma na tym poziomie drugim, na trzecim, a ten jest na trzecim, ma dalej 0, a potem przeskakuje od razu na dwie runy? Że dostępne będą jakieś runy, tak, do założenia, ale nie mam jeszcze tych run, to na razie nie podnoszę na ten poziom z tymi runami. Widzicie, to pod wagą są jakieś runy. Obecnie mam 0 na poziomie plus 3. To coś ma teoretycznie na plus 3 mieć runy 1, ale to coś dopiero ma 2 od poziomu 4 z tego wychodzi. Czemu nie ma na poziomie 3 1? Nie wiem. Potrzebowałbym tutaj 700 dusz. No nie mam tyle, mam 400 z... Chyba, żebym coś sprzedał, znowu coś mi wydropiło. Mam ten na pierśni przekory. Na wszystkie efekty odporność to nie dziękuję. To jest bardzo sytuacyjne, pewnie może jak jakiś konkretnie uciążliwy boss, jeśli chodzi o efekty. Tak, to mogę sprzedać. Nie chciałbym sprzedawać mojej czachy. Wiecie. Ale sprzedam. Pewnie to. Potrzebuję 160. Teraz podniosę sobie... Tego sobie podniosę na poziom 3. No i co z tymi runami jest? Nie tak. Dalej ma 0. Runy 2. Czy to jest koszt następnej runy? Chyba tak. Tak, tak. A, tak, okej. Rozumiem. No ale super, ale przynajmniej mam poziom 3 obu, czyli łącznie zadaje 201 i 123, 324 ataku, to jest bardzo fajnie. I następnym razem pójdziemy właśnie w ten obszar, który chciałem sprawdzić teraz, tylko że straciłem żyćko i w sumie tak, nie mam tam tych strzępków, strzątków, więc myślę, że to byłoby na tyle, a następnym razem właśnie tam pójdziemy. A jeśli tam się jakby okaże ślepy zaułek, no to pójdziemy walczyć z tym bossem. To jest ta derwa, o której wspominał Don Meyer, wydaje mi się, tam przy... w tej takiej jaskini, jamie wielkiej otwartej, przy której była kapłanka Tamarosa. Dzięki za dzisiaj i do następnego razu. Super, że wbiliście. Zachęcamy również do odwiedzin naszego bloga kronika-geeka.pl po więcej giczych treści. Kronikarki i kronikarze, niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.